albo ilustrować rysunkami czy fotografiami, albo też mapą, prawda. Od ulicy tej Świętokrzyskiej do ściany do krakowskiego przedmieścia numer 1, w którym mieściła się komenda granatowej policji, było, prawda, kilkadziesiąt metrów placu, placu parkingu podwórca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Nowy Świat 69, dzisiaj tam jest pan, prawda, zajęty ten mak. To był duży teren. Dzisiaj w tym budynku 69 jest pan, a podwórze całe jest zabudowane przez Ministerstwo Finansów. Tam mieściła się komenda policji, zabudowane jeszcze do dzisiaj są, bo to ona sąsiaduje, te zabudowania sąsiadują front z kościołem Świętego Krzyża. To był 23. Tam podobnie się obłowiliśmy i prawda, tą bronią. A chcę właśnie wspomnieć, że 10 dni wcześniej nasz dowódca, porozumiewając się, ale stale byliśmy spychani na drugi tor, bo tak nie wiedziano, co z nami zrobić. Nasz dowódca porozumiewał się i miało być wsparcie, ponowiony atak, bo to był drugi atak z kolei za ten nieudany nasz z 5 na komendę policji. Siedzieliśmy razem już po stronie parzyskiej Czackiego i po latach w ramach były w czasie PRL-u takie prawda, dni książki i prasy w okolicach teraz mają. Między innymi nasz człowiek, nasz członek Leszek Prorok. Może ktoś tam będzie czytał czasami, jeśli zamiast filmu ktoś weźmie książkę, to autor kilku książek, między innymi Kepi Wojska Francuskiego, taka trochę autobiograficzna. I ja do niego podchodzę, do tego stoiska i mówię, proszę pana, dzień dobry, proszę pana, poproszę o autograf. A ten mój, ten autograf, prawda, będzie trochę inny, dlatego że niech pan odwróci na 9 stronę i sobie przypomni. Powstanie warszawskie, pan był w mojej drużynie, proszę. No, także, no i rzeczywiście mam inny ten, ale to był PRL. Tak samo jedno z moich też spotkań innych na samym początku z panem Romanem, prawda. Poza przyjaciółmi to rozchodziliśmy się, bo nie wiedzieliśmy, z kim mamy do czynienia. Ja tu miałem owszem grono przyjaciół z drużyny i tak dalej, także to mogłem na nich liczyć, to co innego. Także to jedno. Teraz oznaczenia. Oznaczenia to Krzyż Walecki, bo na przykład pierwszy Krzyż Walecki taki był u nas za już tego 5, tego samego dnia, co mieliśmy ten nieudany wypad, to znowu Niemcy atakowali z czołgiem, przed czołgiem prowadzono grupę cywilów, jak się okazało tam potem po wojnie, bo to te zbiegi okoliczności są różne, w różnych przypadkach różnie można. Na studiach moja taka serdeczna koleżanka, prawda, mówi mi też o bracie, że miała brata, bo już została sama, a brat zginął 5 sierpnia, prawda, w Warszawie, bo mieszkali w Warszawie w czasie okupacji. No zginął przed
czołgami, za który kolega dostał krzyż waleczny, bo dobrze mu się z tego piętra trafiło, tam Rób Czackiego i to też jest na jednym z tych zdjęć, a tu chyba nie publikowanych, ale w muzeum jest to zdjęcie wyjścia. Zdjęcie, wyjście, które oddaliśmy w pewnym momencie PAL-owi, to jest Polska Armia Ludowa, PL, PPS-u, prawda, trochę. Ale jak ja z dowódcą plutonu uzgadniałem wspólny atak, tutaj ponowny na tej linii z ramienia pułkownika majora, major był w ten czas, prawda, do wojny, dowódcy naszego pułku, wspólny atak tego, to oni, którzy przed tym, dzień przed tym zabili konia i nam nic nie dali, to jak się dowiedzieli, że mają z nami pójść razem 23 sierpnia do ataku, to rano patrzę pustki, no, nikogo nie ma. I konia, resztki konia zabrali i cała bojowa grupa tam zniknęła, no nieważne. W ramach likwidacji powstania przyszedł wrzesień. Macie tyle historii, ja tylko mogę o tym naszej, o tej naszej i o moich. Gdy w końcu dobiję, może przy pomocy, prawda, do historii szerszej, to mam te zdjęcia przejścia przez aleje Jerozolimskiej, bo jeśli ktoś zna Warszawę, to Śródmieście, walczyłem w Śródmieściu północ, a potem południe. Ale żeby przejść, to trzeba było przejść takim przekopem, a ten przekop był bardzo niski, bo ten przekop przez Aleje Jerozolimskie mógł sięgać tylko do wysokości betonu pod tymi tunelami. Także nie mógł w głąb pójść, tylko ma obwałowania. I nie jednego raniono w ciągu dnia, także najbezpieczniejsze było w nocy, bo Niemcy byli wstrzelani i tylko miał ustawiany karabin i raz po raz sobie trochę puszczał, prawda, a amunicji mieli dosyć. Bo niedaleko, 150 metrów od tego przejścia, od początku do końca, niektóre bastiony niemieckie utrzymały się od początku do końca. Poza tą słynną, prawda, tym wieżowcem z Zentala, pod pastą, prawda. Wychodziło nas 23, tam obojętnie, o tego jednego więcej nie chodzi. Jak wygląda statystyka, to mogę tylko wam jedną rzecz powiedzieć. Wszystkie źródła potwierdzają, od pierwszych, każdy historyk, przyjazny lub nieprzyjazny, że pułk liczył około 300 osób. Może tam nawet przyprowadzono drugiego dnia nieuzbrojonych 200 i tak dalej, czekali na kubki pewno czy co, bo broni nie było i to nieważne. Uzbrojenie miało w sumie dobre 50, nie więcej, bo to się zmieniało. Wybijali nas, trudno. Poszedł cały patrol, zniknęło, tak jak mówiłem, na 10 ośmiu zginęło. Jak wyciągaliśmy, to rwały się ręce, bo po kilku trzeba było podkładać tektury, żeby wyciągnąć po paru dniach. Sierpień. Jak próbowaliśmy ratować, żeby pochować, prawda? A to było po to wszale w nocy i tak dalej. Tak. Stąd najlepsza broń, pełne wyposażenie i wówczas rzeczywiście w większości mieliśmy pistolety maszynowe. Ja miałem tego amerykańskiego Stena. Nie miałem MP. Dodatkowo, czyli miałem podwójną broń, krótką i
a w Żywiecinie. Były karabiny jako zaproszone. Mieliśmy przejść, no ale próba była od Wisły aż do Niepodległości. Tamten szpital po Wiśle, na Sadybie jeszcze były po wojnie, obejrzeć te tereny, gdzie próbowaliśmy. Mieliśmy informacje o tych Węgrach, ale Węgrzy byli, okazuje się, że w drugiej linii, czy ci Kozacy, czy inni. Bo nie wszyscy byli przeciwko, nie wszyscy z wojsk Własowa byli przeciwko nam. Ja sam się zetknąłem z jakimiś tam Armeńczykami, czy innymi sympatycznie nastawionymi. Natomiast w powstaniu byli Dillewangerowcy, czyli kryminaliści, którzy mieli darowane jak za zabicie, to miał, że kary, byli jacyś, no po pijanemu to nawet może i dobry Azerbejdżan czy Gruzin będzie strzelał, nie wiem, bo w każdym razie tylko to mogło decydować o gwałtach, o tym. Bardzo niemiłe historie. I tego 8-9